Dzisiaj przedstawię Wam film Spacerkiem po Ciechocinku. Otóż pięknego pewnego dnia pojechałem sobie do Ciechocinka, do miasta o charakterze uzdrowiskowym, w mieście, gdzie nie ma praktycznie przemysłu, ale są szpitale uzdrowiskowe, sanatoria. Miło było pospacerować ulicami tego miasta, pooglądać właśnie o to, co widzicie, takie fajne wagoniki przejeżdżające w centrum. Wszędzie masa turystów, ludzi, że tak powiem, którzy przyjechali się zrelaksować i odpocząć. Oczywiście musiałem nagrać te dorożki, koniki. Przykuły moją uwagę. Znajdują się w pobliżu parku zdrojowego, w którym sobie spacerowałem i zaraz go Wam pokażę. Prawda, że piękna ta fontanna. Coś, co cieszy oczy. Ciechocinek zyskał prawo miejskie w 1916 roku. Burmistrzem jest Leszek Mirosław Dzierżewicz. Miasto położone jest w Kotlinie Toruńskiej, na lewym brzegu Wisły. W Ciechocinku leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układy oddechowe, nerwowe i krążenie. Stosuje się tutaj na przykład też kąpiele salonkowe. Urząd Miasta znajduje się na ulicy Kopernika 19, a populacja to prawie 11 tysięcy osób. I tutaj za chwilę, jak kamera skręci w lewo, widać bardzo piękne miejsce, lokal, gdzie bawiło się bardzo dużo ludzi. Aczkolwiek uciekłem, ponieważ no takie 60-tki mnie podrywały, że nie. Piękna muszla koncertowa. Fontanny Jaś i Małgosia nie mogłem pokazać, ponieważ jest w trakcie remontu. W Ciechocinku mamy bardzo dużo zabytków. Park zdrojowy Tężnie, fontanna Grzybek, hotel Karola Murela, Kościół świętego Pawła i Piotra, cerkiew, zespół dworca kolejowego starej konstrukcji, zespół łazienek, drewniany teatr letni, pływalnię solonkowo-termalną, pocztę, dworek prezydenta RP, warzelnię soli, pałacyk, wieżę ciśnień i dawne kasino Europa.